Hejka kochani, witam was dzisiaj w kolejnym filmiku. Przychodzę do was ze story time widzów. Mam nadzieję, że film wam się spodoba, dacie łapkę w górę i też napiszecie swoje straszne z dreszczykiem emocji historie w komentarzach. Wtedy powstanie kolejna seria. Ja te opowieści, które będę wam teraz czytać, wybrałam po prostu dlatego, że mi się najbardziej podobały. Wybrałam tylko parę, żeby tak wam przeczytać je, bo nie każdy pewnie z was je widział. No i zobaczymy, czy powstanie jeszcze kolejna opowieść, także zapraszam was do oglądania. Kochani, będę może się czasami jąkać, dlatego że czasami wiecie, jak to przekręca wyrazy, jeżeli piszecie z telefonu opowieść, więc może się takie coś zdarzyć. Dobrze, pierwsza historia. Gdy byłam mała, często miałam różnorakie koszmary, nie pamiętam większości z nich, ale jeden zapamiętam do końca życia. Był w nim zawarty każdy szczegół. Idealne twarze moich przyjaciółek, idealne ciała, wszystko. Działo się to w miejscowości, w której mieszkam. Zawsze najpierw rozglądałam się dookoła, a później wraz z moimi towarzyszami udawaliśmy się na plac zabaw. Oczywiście nigdy tam nie dochodziliśmy. Idąc prostą drogą na skrzyżowaniu dróg, stał na wzgórzu stary, zniszczony dom. Wychodziłam z pytaniem: idziemy? Moje przyjaciółki wtedy odpowiedziały przerażonym głosem: on nas zabije, on nam sprawi ból i tym podobne. Ja, nie wiedząc, o co chodzi, przyglądałam się temu domu bliżej. Potem dostrzegłam postać w oknie. Nie wiem dlaczego, ale później, gdy patrzyłam na moje przyjaciółki, jedna na przykład miała taką... nie miała części głowy, a druga ręki, nogi, ale mimo wszystko obracały się do mnie, a ja biegłam do strasznego domu. Tam spotykałam tą postać, która okazała się jakimś duchem, demonem. Łapał mnie za szyję i mówił okropnym głosem: to koniec, i śmiał się w twarz. Wtedy się budziłam. Miałam ten sen 3 razy w życiu i zawsze powtarzało się to samo. A i żeby nie było, to prawda, co mówię. Później dowiedziałam się, że jednak stał tam dom. Bardzo taka fajna historia. Wybaczcie, że tak przerwy robię, ale mam powysyłane zdjęcia do Krzyśka na telefonie, a u niego tak się wszystko dziwnie robi, więc nie ogarnęłam tego do końca. Powiem wam, że sny są bardzo straszne. Ja czasami potrafię ze snu się wybudzić bardziej przerażona niż jak coś się dzieje w rzeczywistości. A jak coś złego się lub strasznego dzieje w rzeczywistości, to ja sobie wmawiam, że to sen. Wiecie, taka logika. Dobra, lecę z kolejną historią. Wysłuchałam twojej historii, kochana, z dreszczem wspomnień. Również miałam podobne doświadczenie. Pamiętam, za czasów liceum wróciłam ze szkoły bardzo zmęczona, ponieważ miałam bardzo zły dzień. Była zima, więc gdy wróciłam, było już ciemno. Położyłam się na chwilkę, ale sen mnie pochłonął tak mocno, że moja mama z siostrą zaczęły się niepokoić, gdy tak długo nie wstawałam. Zwykle moje drzemki trwały po 30 minut, a tym razem była już godzina 22. Mama postanowiła mnie obudzić i zapytać, czy wszystko ze mną dobrze. Pamiętam moment tylko, jak obie z siostrą mnie szturchały i próbowały wybudzić, a ja chciałam się obudzić, ale nie mogłam otworzyć oczu. Nie mogłam nic powiedzieć ani się ruszyć. Pamiętam uczucie, jakby moje ciało ważyło tonę. Moja walka z ciałem trwała bardzo długo i nagle jakiś miły głos kazał mi się temu poddać i zasnąć. Tak też zrobiłam. Obudziłam się z ciężkim oddechem po godzinie walki. Normalnie uznałabym to za sen, ale siostra z mamą czuwały przy mnie i opowiedziały, jak wyglądało to z ich perspektywy, że byłam nieruchoma i ciężko oddycham. Czytałam później, że istnieje takie zjawisko, gdy mózg już nie śpi, a ciało tak. Nie chciałabym tego przeżyć drugi raz. Pamiętam też, gdy byłam mała i obudziłam się nagle z takim wewnętrznym strachem, jakbym się kogoś obawiała albo czegoś. Spałam w jednym łóżku z siostrą i próbowałam ją obudzić, ale się nie dało. Nawet szczypanie nie pomogło. Haha. I nagle zaczęłam się tak pocić, dokładnie jak w horrorach, gdy dochodzi do punktu kulminacyjnego. I nagle sztory się odsłoniły, a były to stare sztory na żabki, więc nie tak łatwo je odsunąć. Pamiętam, że miałam taki paraliż do godziny 5 rano, dopóki nie usłyszałam kroków taty wstającego do pracy. Nie wyszłam spod kołdry. Do dziś nikomu o tym nie mówiłam, bo bałam się, że mi po prostu nie uwierzą.
No, powiem wam, że takie sytuacje to ja nie wiem, czasami przeżywamy każdy z nas jakąś taką właśnie dziwną sytuację związaną właśnie albo ze snem, albo w życiu i to siedzi nam tak gdzieś głęboko w głowie, że widzicie, ktoś pamięta takie stare, powiedzmy, opowieści i siedzi to ciągle w człowieku, masakra. Kolejna opowieść. Mi się przytrafiło też, że we śnie przyszła do mnie zmora. Śpię zawsze na boku, pewnej nocy spałam tak jak zwykle, z możliwością, by moje ciało opadło na wznak. No i czułam we śnie, że coś do mnie przyszło. Obraz tego to była jedna czarna płachta i to nie czułam, by mnie dotykało, ale czułam związane gardło, jakbym nie mogła oddychać. Oddech na mojej twarzy, powietrze oraz to, że to coś kpiło ze mnie. Ja się odezwałam i powiedziałam: ratuj, bo Boże miałam na myśli i na końcówce wypowiadanego wcześniej słowa, że wybudziłam się i słyszałam, jak to powiedziałam. Oczy skierowałam na okno, które było otwarte, a tam zero powietrza, a nawet firanki się nie ruszały. Ja leżałam na wznak. Przyznam, że przez kolejny tydzień spałam przy zapalonym świetle i zawsze pilnuję pozycji, by spać zawsze porządnie przewrócona na bok. Też kocham takie historie, ale wolę słuchać niż przeżywać. I to jest prawda, ja również wolę słuchać. Ale też miałam kiedyś taką sytuację, że właśnie mówiłam coś we śnie i obudziłam się, wypowiadając końcówkę tego. Nie wiem, czy kiedyś komuś się to z Was też zdarzyło, ale ja tak miałam. Przedostatnia historia. Doświadczam niestety bardzo często takie paraliże senne i mam ich już dość. Pamiętacie horror Klątwa? Ta chińska czy ta japońska dziewczynka, takie czarne, długie włosy, biała twarz, ciągle zakryta tymi włosami. Przerażająca była. Byłam na tym w kinie, jak miałam jakieś 13 lat. Pomijając to, że okropnie się tego bałam i nie mogłam spać w ciemności po nocach, tylko przy zapalonym świetle kilka lat. To niestety doświadczyłam paraliżu sennego z tą oto właśnie postacią. Pamiętam, że spałam na plecach z głową w prawą stronę, tam gdzie miałam drzwi do pokoju i niestety to coś weszło do mojego pokoju. Zbliżało się do mnie i tak przerażająco wydawało dźwięki, jak w tym horrorze. Ja nie mogłam się ruszyć. Marzyłam, żeby zamknąć oczy, ale nie mogłam. Ciągle patrzyłam, jak to coś się zbliża. Później się obudziłam. Dobra, kolejna historia, tak jakby tej jednej osoby. Kiedyś u chłopaka poszedł na piątą rano do pracy, ja poszłam spać dalej, jak wyszedł. Śniło mi się, że drzwi do pokoju same się otworzyły, a mnie coś ciągnęło, żeby wyjść zobaczyć, o co chodzi. No i w tym paraliżu sennym wyszłam i zobaczyłam małego chłopca o włosach blond stojącego przy drzwiach do toalety, bardzo blisko pokoju chłopaka. Przeraziłam się, uciekłam do pokoju z powrotem, przymykając drzwi. Położyłam się do łóżka i nakryłam kołdrą po uszy. Co najlepsze, jak się już z tego obudziłam, to byłam przykryta po uszy. Nie wiem, czy ja to czy tam naprawdę poszłam, to też było dziwne. No i potrafię mieć taki paraliż kilka razy pod rząd, niestety. Ostatnio nawet z chłopakiem spaliśmy, była noc. Nie mogłam się poruszyć. Tak bardzo chciałam podnieść rękę czy nogę. Siłowałam się, tak jakby wcale moje ciało nie reagowało. Walczyłam z nim, wydawało mi się, że krzyknęłam, albo chociaż wydałam jakiś dźwięk, bo chyba wtedy chłopak się coś odezwał. Ale myślał, że śpię. Czasami przez sen tak sapnie, czy coś tam zrobi. A ja próbowałam krzyczeć, żeby mnie obudził, bo już nie mogłam tego znieść. Gdy kładę się spać i już czuję, że zasypiam, tylko tak dziwnie odpływam, jakbym traciła przytomność, to wiem, że będę miała paraliż senny. I zawsze tak jest. Bardzo współczuję, bo paraliż senny był najgorszym, co mnie praktycznie spotkało z takich, jeżeli chodzi o sny. Chociaż też często miewam takie koszmary. No i kochani, już ostatnia opowieść. Hejka, ja 3 lata temu pojechałam z moim chłopakiem na parę dni na domki nad jezioro. Mieliśmy wtedy po 17 lat. To był nasz pierwszy wyjazd. Dookoła były lasy, a w pobliżu nie było nikogo, ponieważ to była chwila przed okresem wakacyjnym. Leżeliśmy już w łóżku, kiedy nagle usłyszeliśmy pukanie. Było ono co kilka minut. Bałam się, ale wymawialiśmy sobie, że tylko nam się wydaje, że to może jakieś zwierzę. Parę godzin później chcieliśmy już spać, ale mój chłopak nie umiał zasnąć przy zapalonym świetle, więc je zgasił. Wtedy słyszeliśmy nasilone pukanie, jakby ktoś szedł w naszą stronę i specjalnie tupał. Było to straszne, nigdy się tak nie baliśmy. Natychmiast zapalił światło i w tym samym momencie, gdy je
zapalał, butelki z piciem zaczęły strzelać. Byłam przerażona. Po kilku minutach dostaliśmy dziwny telefon, że ktoś zaprasza nas do zbierania truskawek czy coś w tym stylu. Zaznaczę, że był to środek nocy. Płakałam już, że chcę do domu, tyle, że nie mogliśmy zadzwonić po rodziców, bo powiedzieliśmy, że nie jedziemy sami. To były czasy. Znam takie numery. Pukanie zaprzestało dopiero nad ranem. To była prawie najgorsza noc w moim życiu. Co najgorsze, chłopak na dodatek nie wypuścił mnie, żebym spała od ściany. Taki drań. Aha, nie wpuścił, żeby spała od ściany. Dzisiaj jak to wspominamy, śmiejemy się z tego, ale więcej nie wrócilibyśmy do tej miejscowości. I tak by, kochani, prezentowały się wasze historie. Przepraszam, jeżeli tam się jąkałam przy czytaniu, ale wiecie, interpunkcja też dużo daje mi do tego, żebym potrafiła to przeczytać, a czasami nie wiem, kiedy się zdania kończą. Mam nadzieję, że wam filmik się podobał. Napiszecie swoje historie, dacie łapki w górę, no i będziecie ze mną dalej. Także ja się już z wami żegnam. Pa, pa!